myślę, że trzeba ten punkt też szanować. Jest to trzeci mecz nasz w tej lidze i trzeba też powiedzieć szczerze, że jeszcze nie przegraliśmy, więc na pewno to cieszy. W drugim meczu u siebie nie straciliśmy bramki. Wiadomo, Świdniczanka jakieś sytuacje miała, ale my też mieliśmy swoje sytuacje. Mogliśmy dzisiaj tutaj zostawić 3 punkty. Jest jeden, też trzeba to szanować i jedziemy dalej.